Czyń Boże, coś wam powiem. Duchy nieczyste mają większą wiarę w Boga niż człowiek. One serio wiedzą, kto ma realną władzę i moc. Dlatego padały przed Jezusem i wołały: Ty jesteś Syn Boży. I mnóstwo ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, to w pierwszej chwili zjawiało się z ciekawości. Bo pewnie każdy znał kogoś, albo przynajmniej słyszał, że został uzdrowiony, albo stało mu się jakieś dobro, które Jezus uczynił. Dopiero na późniejszym etapie następowała wiara. I w tym momencie pojawia się różnica między złym duchem a człowiekiem. Bo zły ma wiedzę o Bogu, ale nie zmienia swojego postępowania. Natomiast człowiek, nie mając wielkiej wiedzy, zdobywa doświadczenie, które wpływa na jego dalsze życie. Wierzyć, to znaczy dać się przemieniać temu, w którego się wierzy. Nie trzymać go na dystans. Od synagogi Jezus i uczniowie przechodzą nad jezioro, a za nimi tłum ludzi. Niektórzy pokonali wiele kilometrów, by znaleźć się właśnie o tym czasie, w tym miejscu. To nam pokazuje, że kiedyś za Bogiem podążano długie dystanse. Usłyszymy to choćby z opowieści naszych dziadków, którzy mówią, zimą na saniach albo po pas w śniegu szli kilka kilometrów na mszę do kościoła. Nie było niedzieli bez Eucharystii. Dziś, kiedy wszystko jest blisko, kiedy dostępne są samochody, lenistwo wzięło górę. Wielu ludzi stać na wspaniałe wakacje, na wspaniałe gadżety, ale nie stać ich na wyrzeczenie, by spotkać się z Jezusem. I tym się różni wiedza od wiary w Jezusa. Wiedza mnie nie usprawiedliwi, natomiast wiara mnie uzdolni do rzeczy wzniosłych. Patrząc na ten tłum, który przyszedł z okolic różnych, widzimy, że Ewangelia nie ma granic. Nic nie może jej spętać. Tylko człowiek sam się plącze w swoim życiu, a przez to nie słyszy Ewangelii. Nie może jej również odczytać w drugim człowieku. Dlatego to osobiste spotkanie z Jezusem jest takie ważne. Można o Nim słuchać i czytać, ale doświadczyć Jego obecności to zupełnie inna liga. Dotknąć się Jezusa to być z Nim w kontakcie, być naprzeciw. To znów przemawia do nas, by zwolnić nasz bieg życia. Nieustannie goniąc z miejsca na miejsce, nie zauważamy wielu pięknych rzeczy. Jeśli nie zatrzymujemy się, nie umiemy docenić tego, co nas otacza. Jeśli nie umiemy się zachwycać małymi rzeczami, nigdy nie doczekamy się na wielkie. W założeniu sakramentu chrztu, wchodząc w objęcia Kościoła, mamy przyjmować dar wiary i go rozwijać. A kiedy tak właśnie czynimy, stajemy się świadkami dobroci Bożej i przekazicielami Ewangelii. Mamy głosić ją słowem i czynem. Niestety wielu zatrzymało się na pewnym etapie i nie zrobili kroku w przód. Tym jednym zdaniu wypowiedzianym przez demony jest klucz do naszego życia. Ty jesteś Syn Boży. W tych słowach jest wskazówka, że wszystko, co czynimy, powinniśmy robić z Bogiem. Jezus objawia się jako ten, co leczy i wyrzuca demony. W Nim jest cała pełnia. On może dokonywać rzeczy niemożliwych dla nas. W Jego imieniu jest nasze uzdrowienie. Potrzeba tylko naszej wiary. Potrzeba przekonania, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym. Jak powiedział to papież Franciszek, osoba Jezusa nie jest niczym innym niż miłością. Znaki, które daje, szczególnie wobec grzeszników, ubogich, wykluczonych, chorych, cierpiących, noszą sobie znamiona miłosierdzia.